Szanowni Państwo, witam serdecznie. Ciąg dalszy dobrego tygodnia, dobrej pasy od Ropola trwa. Po sobotnim awansie do pierwszej ligi dzisiaj kolejne bardzo dobre informacje, kolejny sukces. Podpisujemy umowę z zakładami bukmacherskimi Forbet. Miło mi oświadczyć, iż z dniem dzisiejszym oficjalnym bukmacherem klubu zostaje właśnie firma Forbet. Kolejną zaletą tej umowy jest to, co nam się udało już z Azotami, to znaczy długofalowość. Ta umowa obowiązuje ponad 2 lata, czyli do zakończenia sezonu 18-19 podpisujemy w tym momencie. No, mam nadzieję, że współpraca będzie się układała tak dobrze, że zostanie ona również później przedłużona. Zgodnie z podpisaną umową na stadionie pojawią się banery sponsora, balon sponsora oraz na koszulkach z tyłu pod numerami pojawi się logo firmy Forbet. Oczywiście, co oznacza ta współpraca dla klubu? Oczywiście jest to kwota stała wsparcia, ale istotnym punktem jest również fakt, iż każdy sympatyk klubu grając na stronie iForbet.pl będzie mógł pomóc klubowi. Gdyż zgodnie z zawartą umową z każdego zakładu zawartego przez kibica Odra Opole będziemy mieć swoją prowizję. Dlatego już dzisiaj myślę, że w ciągu kilku minut na stronie internetowej klubu aktywny będzie baner oficjalnego bukmachera naszego klubu i zachęcam tu za Państwa pośrednictwem, aby przekazywać to naszym kibicom. Kliknięcie w ten baner oznacza, że ten komputer już jest zainfekowany, jak to się mądrze mówi, ciasteczkami i wie, że to jest kibic Odry. Jeśli ten kibic Odry później zarejestruje się na stronie Forbetu, zagra, to my mamy z tego pieniążki. Bardzo dziękuję, jest tu ze mną pan prezes i pan dyrektor. Bardzo dziękuję za możliwość współpracy i myślę, że będziemy bardzo zadowoleni z jej efektów. Dzień dobry, bardzo mi miło wszystkich powitać. Bardzo się cieszymy, także dołączają Państwo jako kolejny klub piłkarski do współpracy z Forbetem. My jako marka Forbet jakby ustaliliśmy strategię takiego konsekwentnego zbliżania się do społeczności lokalnej, do kibiców, do zespołów i są Państwo jakby siódmym już naszym zespołem, który sponsorujemy w piłce. Sponsorujemy również Żużel, sponsorujemy również Ligę Siatkową. Ta strategia pozwala nam jakby w każdym regionie na co dzień Państwa wspierać, pomóc Państwu osiągać jakby jak największe sukcesy. Dołączamy na różnych etapach, jakby w różnych ligach, na różnym jakby poziomie, ale liczymy, że któryś z tych zespołów, z którym podpisujemy umowę, dotrze do ekstraklasy, tak? Trzymamy za Państwa kciuki. Będziemy Państwa bacznie obserwować, gdyż na co dzień będziemy z Państwem. Z mojej strony pan dyrektor i jego pracownicy będą na wszystkich jakby ważniejszych meczach ze strony Forbetu promować naszą markę, organizować Państwu jakby uatrakcyjnienie poszczególnych meczów. Dzień dobry, to może teraz ja powiem 3 słowa jako marketing. Tak jak powiedział wcześniej pan Karol, każdy kibic, który zarejestruje się przez stronę Odry bądź przez Facebooka tego klubu, wspomoże klub swoją grą. My z klubem z chęcią się podzielimy swoimi zyskami. W szczególności, że ostatnio w Polsce zmieniło się prawo i obserwujemy dużą migrację klientów z tych bukmacherów offshore'owych, nielegalnych do firm legalnych. Dlatego tym bardziej podpisanie, mówię, z Odrą, z klubem z dużego miasta, z aglomeracji miejskiej, na pewno pomoże klubowi finansowo. Wszystko jest w rękach tak właściwie kibiców i klubu. My ze swojej strony będziemy się starali być na każdym meczu, zachęcać klientów, aby rejestrowali się na naszej stronie. I jestem przekonany, że ta współpraca w krótkim czasie będzie owocna dla wszystkich. Słuchajcie, wyszliśmy też z taką propozycją, że nie tylko środki z naszej strony, ale też praca z naszej strony duża i praca ze strony klubu, praca ze strony kibiców, tej społeczności lokalnej, bo im więcej jakby każda ze swoich stron włoży, tym większa szansa na osiągnięcie jakby sukcesu z naszej strony i sukcesu z Państwa strony, bo środki, które mogą się u Państwa pojawić, mogą być znaczne. Dlatego widzimy to jakby po dotychczas podpisanych umowach, że te kluby, które się mocno angażują, gdzie w społecznościach lokalnych, w internecie dużo się dzieje, dużo słychać jakby
o klubie i o współpracę z klubem, to się przekłada na środki. I kolejna rzecz, dla nas to jest też taki punkt odniesienia, bo po każdym sezonie będziemy sobie podsumowywać, jak każdy z klubów jakby wypadł, jak ta współpraca się ułożyła, ile tej pracy takiej u podstaw każdy z klubów wniósł, z uwagi na to, że dedykujemy do każdego klubu jakby osobę u nas, która na co dzień jakby monitoruje państwa, zajmuje się państwem, jest z państwem w stałym kontakcie. Więc jest to taka odmienna współpraca, do której kluby są przyzwyczajone, bo kluby oczekują środków i nie do końca chcą pracować. A tutaj jakby to jest oparte na dużej pracy ze strony klubu. Ja wiem, że na pewno ze strony państwa pojawia się pytanie, na jakich warunkach. No oczywiście, tak jak przy każdej umowie, nie możemy ich zdradzić, ale bardzo zdrowe zasady są tutaj podjęte. No jest ta kwota stała, bazowa, no ale właśnie dużo jest uzależnione od aktywności, mam na widzie, jak największej naszych kibiców, sympatyków, gdyż ich granie w zakładach Forbetu oznacza wsparcie dla klubów. Powiem państwu takie jakby sytuacje z branży. 90% rynku bukmacherskiego było poza Polską. Tak naprawdę wszyscy bukmacherzy działali z offshore'ów tak zwanych i środki wypływały z Polski poza terytorium Polski. Na ten moment legalni bukmacherzy, my jesteśmy najmłodszym legalnym bukmacherem, bo zaczęliśmy od 1 lipca 2016 roku, bardzo dynamicznie odczuwają jakby brak bukmacherów zagranicznych, nielegalnych. Na ten moment Polacy zaczynają grać u siebie. Jak zaczynają grać u siebie, to korzystają kluby, bo nie tylko my, ale też inni bukmacherzy zaczynają wchodzić w marketing sportowy, zaczynają sponsorować polski sport. Więc te środki, które wypływały za granicę, na ten moment wpływają do klubów, zostają też jakby w polskich firmach. Podatki są płacone na terytorium Polski, więc wszyscy korzystają. Okay. Można tak. Pytanie, najpierw takie matematyczne, nie techniczne, okay. Oczywiście nie zdradzając oczywiście sum, natomiast chodzi mi o pewną gradację. Ile klub może uzyskać, nie wiem, raz więcej, dwa razy więcej, trzy razy więcej z tego, że będą grali kibice? Umowa. Od tej kwoty bazowej, bo załóżmy, że zagra 1000 kibiców, zagra 2000. Słuchajcie. Ja nie chcę słuchać, znaczy nie wymagam od państwa, żebyście państwo podawali zyski, ale chciałbym po prostu przekazać kibicom, czy na ile kibice mogą pomóc? Oni mogą raz pomnożyć, dwa razy, trzy razy pomnożyć? Nie ma żadnej granicy, jeżeli chodzi o sufit. Tutaj nie jesteśmy niczym obwarowani. Wszystko jest w rękach kibiców. Patrząc na inne podmioty, może być to kwota kilkukrotnie większa niż kwota bazowa. Czyli od kibiców zależy, żeby wy chcecie od nich wyciągnąć, a kibice dla Odry mogą po prostu od was wyciągnąć. Słuchajcie. Ta współpraca się na tyle opłaca, że trzeba zachęcać kibiców, żeby grali Odry Opole, żeby grali u was. To ja państwu coś podpowiem. Około 6 milionów ludzi w Polsce ma styczność z hazardem. Więc jak ta grupa zacznie grać u legalnych bukmacherów, którzy sponsorują sport, to wszyscy mocno na tym korzystają. Umowę skonstruowaliśmy tak, że dzielimy się z państwem dochodem, który jest osiągnięty przez kibiców, którzy u nas grają, więc nie ma żadnego jakby limitu. Im więcej chętnych, tym więcej dla klubu i też jakaś tam część zostaje dla nas, bo dzielimy się sporą częścią z klubem. Jeśli jeszcze mogę, bo jestem w grupie tych 6 milionów. Żeby klub na tym zarobił, a technicznie nie jestem za bardzo sprawny, więc proszę mi tak, nam wszystkim, bo myślę, że to też chcielibyśmy przekazać, jak to krok po kroku wygląda. To znaczy, jak ja dzisiaj wejdę, zarejestruję się, podam swoje dane, to państwo skąd będziecie wiedzieć, że moją część pieniędzy macie wpłacić na Odrę Opole? Ja powiem. Wystarczy, że pan wejdzie albo na stronę Odry, albo na stronę Facebooka i kliknie w link Odry, czy właśnie? Na stronę Odry. Na jakąkolwiek stronę związaną z Odrą, tak? Niezależnie czy jest to www, czy Facebook, kliknie pan w nasz odnośnik. W tym odnośniku jest kod, dzięki któremu będziemy wiedzieć, że przyszedł pan z klubu Odra. Zdarzało nam się, że jak ktoś nie kliknął albo już był zalogowany u nas jako uczestnik, istniejący klient, to wysyła do nas maila, czy tam dzwoni do helpdesku, że chce być podpięty, powiedzmy, pod Odrę. My to też robimy. Na naszej stronie już jest aktywny baner firmy Forbet i zachęca w takim razie Marcin. A matematycznie to wygląda tak, że słuchajcie, system bukmacherski to
to jest program informatyczny. I jakby takie zalinkowanie i oznaczenie kibica, że jest powiedzmy z Odry, to on cały czas w systemie jest podpięty pod Odrę. Jak jest zestawienie miesięczne, oczywiście klub ma do tego dostęp, może to robić online'owo, czy też mu wysyłamy w zależności od oczekiwań klubu, więc wszystko jest transparentne, każdy widzi, co się dzieje i od nas wtedy jakby po każdym miesiącu też jest taka podsumowanie tego, co się wydarzyło, czy klub jest aktywny, czy można coś zmienić, czy możemy coś nowego wprowadzić. Też widzimy po dotychczasowej współpracy z klubami i jakby zaistnieniu na poszczególnych imprezach sportowych, co działa, co przyciąga kibica, czym się kibic interesuje. Tak, to jest taka praca wspólna. My też z Państwem, pomimo wieloletnich doświadczeń, powiedzmy, tego działu marketingowego, bo są to osoby, które wiele lat jakby w firmach bukmacherskich funkcjonowały, nadal poszukujemy jakby nowych kanałów, nowych sposobów dotarcia do poszczególnych klientów w społecznościach lokalnych. Jeszcze, jeśli można. Przywieźliśmy koleżankę, która na co dzień jakby będzie z Państwem współpracować, która jakby ocenia warunki, tak, i możliwości, warunki tutaj jakby na boisku i na trybunach i możliwości marketingowe, co możemy z Państwem zrobić, tak, żeby potem na co dzień wiedzieć, w który punkt powiedzmy trafić, co się u Państwa przyjmie. Bo tak, jeszcze dodam jedną rzecz, że niedługo też wprowadzimy takie pewne rozwiązanie dla osób, które są mniej może techniczne, tak. Czyli dobrze, że pan patrzy na mnie. Po prostu pan jest przede mną. To rozwiązanie polega na tym, że osoba, która będzie się rejestrować u nas, wystarczy, że wpisze kod Odra i automatycznie wpada do garnuszka klubu i będzie tutaj klub czerpał z tej osoby zyski. Tak? Jeszcze mam pytanie, jeśli można, do pana prezesa, oczywiście też o żadnych kwotach nie mówię, ale patrzę, że jest logo firmy Forbet wśród głównych, dużych sponsorów na ściance za panem. Rozumiem, że to jest znaczący sponsor dla polskiego klubu, oczywiście pewnie nie strategiczny, ale tak jak pan powiedział, można to potwierdzić, że to jest dość duży sponsor. Tak? Tak słusznie jak pan zauważył, żadnych szczegółów nie jestem w stanie podać, jeśli znalazł się tu za nami, za plecami, znaczy jest to istotny sponsor dla nas. Oczywiście mam nadzieję, że zanim zaczniemy rozgrywki pierwszoligowe, to tu pojawi się za naszymi plecami jeszcze więcej firm. Nie jest to wykluczone, tak jak mówię, kwot nie chcę zdradzać. No, bardzo atrakcyjny jest ten system prowizyjny i mam nadzieję, że tu wraz z aktywnością naszych kibiców będziemy mogli tą kwotę, tak jak pan prezes wspomniał, kilkukrotnie przemnożyć.